bardzo serdecznie, drogie kobiety, dziewczyny, przyjaciółki, znajome i nieznajome, ale to się po dzisiejszym spotkaniu wszystko zmieni. Witamy te z Was, które już miały zaszczyt z nami tutaj być na tym spotkaniu, jak i również te, które są z nami po raz pierwszy. Witamy na naszym kolejnym powakacyjnym spotkaniu Strefy Rozwoju Kobiet Zwykłe, Niezwykłe, które będziemy miały okazję i przyjemność poprowadzić. Monika Suchecka. I Małgorzata Wietrzycka. Więc dobra, skoro już tutaj mam chwilę głosu, to może tak pokrótce opowiem, jak to się wszystko zaczęło. Otóż tak naprawdę spotkałyśmy się w grudniu na takim rodzinowym babskim spotkaniu i było nas 10-12 kobietek i to kobiety były z różnych środowisk. Każda z różnego, każda z innego środowiska. O, halo, halo, coś tu mam, jakieś sprzężenie. Które się nie znały ze sobą nawzajem. I słuchajcie, poszła tak fantastyczna energia, ponieważ okazało się, że każda jest inna, że każda z dziewczyn czym innym się zajmuje. I nagle powstała jakaś taka burza mózgów i nawet się śmiałyśmy, że któraś kolejna, która dołączyła do naszego spotkania, to mówimy tak, słuchaj, jak przedstawiałyśmy ją, nie, to mówimy tak, słuchaj, u tej to ty się ubierzesz, u tej to ty zęby wyleczysz, bo to akurat była pani dentystka, która jest z nami, u tej to ty, stąd to ty do Meczugowie na pielgrzymkę pojedziesz, u tej to ty Thermomixa kupisz, tato cię skołczuje, a tamta to ci zastrzyk da. I słuchajcie, i Małgosia wtedy mówi, dziewczyny, jak mi się marzy stworzenie takiej społeczności w Ostrołęce, żeby te kobiety mogły przyjść, pogadać, wiecie, nie, podzielić się czymś, taką pocztą pantoflową, przekazać sobie informacje, ale jak również, tak jak najzwyczajniej, jak każda kobieta, założyć szpilki, umalować usta i wyjść do ludzi, nie? Żeby to życie po prostu polegało na czymś więcej niż tylko dom, robota i robota, dom. I tak to się zaczęło. Spotkałyśmy się na takim roboczym spotkaniu, szybko na kawie, burza mózgów. Była z nami jeszcze Magda, która dzisiaj ze względów wyjazdowych nie ma jej dzisiaj z nami. I ja mówię, dobra dziewczyny, to jak to miałoby wyglądać? I na początek wyszłyśmy z takiego założenia, że mówimy, dobra, to wiecie co, to po prostu roześlemy SMS-y do naszych znajomych. Każda, ja do swoich, Małgosia do swoich, Magda do swoich. I tak zrobiłyśmy. SMS pod tytułem hej, wyszłyśmy z taką inicjatywą, czy byłabyś zainteresowana, spotykałybyśmy się raz w miesiącu i byłoby to tak i coś dla ducha i dla ciała. Słuchajcie, ja na 40 wysłanych do moich znajomych dziewczyn, 39 na tak. A pierwsza koncepcja nasza była taka, że mówimy, spotkamy się gdzieś w restauracji po najmniejszej nieoporu, żeby nie trzeba było organizować, bawić się, kelner podejdzie, każda zapłaci za siebie i tyle. No ale nagle, po tej burzy mózgów, jaką przeprowadziłyśmy, okazało się, że tak, moich 30 znajomych, Gosi 30, Magdy 30, no i to już powstała taka społeczność chętnych, taka, że niestety, ale nie było takich możliwości lokalowych w jakiejś restauracji. I opowiadam dlatego, bo bardzo często do dziś docierają nas takie zapytania, ale jak to jest, to trzeba być specjalnie zaproszonym do Was na spotkania, to nie, to trzeba się jakoś specjalnie zapisać, natomiast no, my mówimy nic bardziej mylnego, Wy to wiecie, skoro to już jesteście. Po prostu pierwsze spotkanie poszło tylko po znajomych, tylko z tego względu, że jeszcze nie miałyśmy ani społeczności na Facebooku, ani nie miałyśmy nazwy, ani w ogóle jakiegoś konceptu jeszcze tego wszystkiego. Więc tak to, i tak to się wszystko zaczęło i tak trwamy do dziś. Muszę przerwać, bo tata jak się rozgada, to po prostu masakra. A przepraszam, kochana, sugeruję, że to bada. No tak, ale nie, niby nie, ale jak ja gadam, to bym wolała, żebyś trochę zamilkła. Dobra. Dobrze, teraz ja powiem, jak to wygląda od kwestii takiej organizacyjnej, technicznej. Więc tak, założyłyśmy, że będziemy spotykać się razy w miesiącu. Są to zawsze ostatnie czwartki miesiąca z jakimiś wyjątkami, jeżeli nam kalendarz nie pasuje. I zawsze to jest ostatni czwartek miesiąca, spotykamy się właśnie w tym miejscu. Natomiast chcemy, żeby raz na kilka miesięcy, raz na kwartał zorganizować takie większe spotkanie, takie jak dzisiaj sobotnie, żeby można więcej czasu ze sobą spędzić i mieć czas właśnie na to, żeby wspierać te nasze lokalne inicjatywy. Jest to inicjatywa społeczna i bardzo dziękujemy już w tym momencie tym wszystkim osobom, tym wszystkim kobietom, które nas wspierają, na które możemy liczyć, które są chętne zawsze do pomocy. Jakiś czas temu... To ty to zrobiłaś, Monika.
No, ja tak nie umiem stać w jednym miejscu. Jakiś czas temu dołączyła do nas Agnieszka Syguła-Uszyńska, której bardzo dziękujemy za to, że nas wspiera i nam pomaga. Brawo dla Agnieszki. Słuchajcie, Agnieszka jest chyba jedną z nas taką najbardziej ogarniętą, jeżeli chodzi o Facebooka, bo my z Monią to tak tylko ta opcja kup teraz i więcej niekoniecznie. Także Agnieszce bardzo dziękujemy za pomoc. Bardzo nas wspiera też w pomysłach ostatnio Halinka Bartłoszewska. To jest kobieta petarda, która wychodzi z różnymi pomysłami i to jest kobieta, której chce się chcieć. Jej marzeniem jest, żeby w Ostrołęce powstał Festiwal Kobiet. Także wszystko jeszcze przed nami. Szczegółową agendę dostałyście wszystkie przy rejestracji, natomiast wiecie, kiedy jaka prelegentka będzie miała wystąpienie. W przerwach mamy nasze niezwykłe expo i to spotkanie dzisiejsze jest dedykowane właśnie tym naszym lokalnym inicjatywom, żeby zobaczyć, ile kobiet w Ostrołęce tworzy fajne pomysły na siebie, które mogą się przedstawić i zareklamować. Także w przerwach zapraszamy serdecznie do tamtego kącika, gdzie będziecie mogły właśnie podziwiać, korzystać z porad różnych informacji. Całość naszego spotkania zamknie pokaz mody przygotowany przez Marysię Kusińską. To będzie taka wisienka na torcie, także warto zostać z nami do samego końca. I myślę, że już nie będziemy przedłużać, mamy lekkie opóźnienie. Oddaję teraz głos Monice Sucheckiej, która prowadzi pierwszy nasz wykład z zarządzania czasem. Monika jest trenerem, mówcą motywacyjnym, coachem i moją przyjaciółką. Dziękuję Ci bardzo, kochana. Dobra, to na początek mam do Was takie króciutkie, złote zasady chciałabym z Wami zawrzeć. Jak wiecie, mamy expo z tyłu, w tamtej części sali i bardzo chciałabym, żebyśmy się zmieściły wszystkie w czasie, jaki nam jest tutaj dany ze sobą być. I po każdej przerwie, ponieważ czasami już z doświadczenia wiemy, że jak się babski taki, wiecie, tutaj kobiety się rozgadają, to w ogóle nie można tego gadania zastopować już żadną miarą. I dlatego wymyśliłyśmy teraz mamy taki pomysł, że na koniec każdej przerwy, no bo przerwy będą służyły temu, żebyście tam sobie chodziły, na koniec takiej przerwy, jak będziemy słyszały takie dzwoneczki wszędzie, to już będzie taki delikatny, tak jak takie owieczki, będziecie tutaj tak delikatnie i grzecznie poproszone, żeby tutaj wrócić na stale. Czy wyrażacie, kochane, na to zgodę? Kto jest za tym, żeby tak się tego trzymać? Dziękuję bardzo. I kolejna prośba, bardzo. Szanujemy prelegentów. Prelegentki na pewno mają też jakiś stres, te, które będą kolejne tutaj na scenie. I jak nie wiecie, to Wam powiem, że jak się stoi na scenie i mówi, i to jest to bardzo przeszkadzające, że tam w tle są jakieś rozmowy i potrafi tak wybić, że po prostu totalnie człowiek ma w ogóle dziurę w mózgu i nie wie, co dalej. Tak podobnie jak przy tablicy się stoi w szkole, no to każdy pamięta. Więc bardzo prosimy, żeby wyciszyć telefony i abyśmy nie oglądały wystaw, nie prowadziły konsultacji przy stolikach, aby po prostu zapewnić prelegentom możliwie takie warunki dogodne, żeby mogły to, co się z czymś przyjechały do nas i chcą zaprezentować, zaprezentowały. Kto jest za tym? Czy ktoś zgadza się na to? Dobrze, dziękuję bardzo. Trzymam Was wszystkie, kochane, za słowo. Dobrze, więc do rzeczy, zarządzanie czasem. Temat bardzo popularny, bardzo głośny i tak naprawdę każdej z nas jest niesamowicie potrzebny. Dlaczego? Bo każda z nas ma mnóstwo obowiązków, każda jest mamą, prawie każda, większość z nas mamą, żonami, partnerkami, siostrami czyimiś, dziećmi naszych rodziców, którym trzeba pomagać i teraz jak tu się w tym całym gąszczu nie pogubić. Czasy, w których żyjemy, też nam nie służą. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę mamy mnóstwo różnych komunikatorów do nas dociera. Telewizja, jesteśmy zasypywani wiadomościami, SMS-ami, WhatsAppami, Messengerami, Instagramami i w ogóle całym tym dobrodziejstwem. Kiedyś jak wymyślono telefon, to myślano tak naprawdę, że on posłuży temu, żeby robić pewne rzeczy szybciej, że ja będę bardziej mobilna i tak dalej, czyli de facto będę miała więcej czasu. Tak naprawdę w rzeczywistości tego czasu mamy niestety, ale mniej, ponieważ tempo życia wzrosło niesamowicie dużo więcej. Tak naprawdę to trzeba by sobie zadać pytanie, po co ja chcę się lepiej nauczyć zarządzać moim czasem? Co mi to da? Bo to jest klucz.
i burza mózgów. Co wam to da, gdybyście lepiej zarządzały swoim czasem? Więcej czasu dla siebie byłoby. Jasne. Co jeszcze? Każda minuta byłaby bardziej efektywnie wykorzystana. Co jeszcze? Co nam to da? Jeszcze raz? Uporządkowane życie. Tak, bo już funkcjonowałybyśmy w jakiejś takiej harmonii, to sobie założymy, to zrealizujemy, jesteśmy fair co do wszystkich naszych wokół ludzi. Okej, okay. To są bardzo ważne, kluczowe pytania. Ktoś powie, wysypiałabym się więcej. Ktoś powie, znalazłabym więcej czasu cennego dla dzieci, albo czas spędzany z dziećmi bardziej efektywnie bym spędzała. Bo czasem niektórym mamom się wydaje, że jak ja siedzę w domu, ale jest obok mnie dziecko, a ja wiszę na telefonie z jedną psiapsiuką, ej, no co tam, cześć, no tak, a co tamten, a daj spokój. A ty wiesz, że tamten mąż tamtej mojej sąsiadki, siostry, szwagra, to w ogóle coś tam, wiecie, co to jest dla nas za wartość dodana? Żadna. Mamy świadomość, że siedzimy z dzieckiem. Natomiast tak naprawdę to my w ogóle jesteśmy w innej czasoprzestrzeni. Dobrze. I tak naprawdę, żeby sobie zdać sprawę i żeby móc zarządzić bardzo dobrze swoim czasem, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, co jest dla mnie najważniejsze. Jakie ja mam w życiu priorytety? Mama dzieci małych będzie miała zupełnie inne priorytety niż na przykład sportowiec wyczynowy, który przygotowuje się do jakichś zawodów. Zgadzacie się ze mną? Bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, co jest dla mnie najważniejsze albo jakie sobie stawiam cele. Na takich warsztatach, jakie się prowadzi w małych grupach, być może któraś z was miała taką okazję, na takich malutkich warsztatach, 12-16 osób, robi się taką fotografię, skaner mojego dnia i tygodnia. Zapisuje się wszystkie czynności od wstania z łóżka. Czyli od tej do tej to ja wstałam, piłam kawę, od tej do tej robiłam makijaż, od tej do tej pozawoziłam dzieci do szkoły, od tej do tej pojechałam do pracy, od tej do tej robiłam to i to, od tej do tej siedziałam na Facebooku, od tej do tej 3 godziny wieczorem oglądałam telewizję. Robi się taką fotografię dnia i później tak naprawdę patrzy się na to i analizuje pod kątem czego? Pod kątem właśnie wartości, bo inne wartości będzie miała mama, tak jak ja, która mam dzieci w domu, a inne wartości będzie osoba bezdzietna, ale na przykład opiekująca się swoimi rodzicami. I to jest bardzo ważne i wtedy eliminuje się rzeczy, co jest zbędne, choć może nawet przyjemne. Jeśli popatrzymy na priorytetyzowanie i na przykład dzieci, które wymagają naszego czasu, czyli takiego, żebym ja była dla nich nawet na godzinę dziennie, ale wiecie, z tym dzieckiem tak face to face, żebym porozmawiała z nim, żebym wysłuchała jego, pobawiła się i taką całą swoją obecnością była z dzieckiem, to to jest dla mnie, jeśli jestem mamą, priorytet. Natomiast mogą być rzeczy zbędne, bo mogę uwielbiać siedzieć na Facebooku. Mogę bardzo to lubić. Patrząc na te priorytety, ewidentnie widzimy, że jest to rzecz zbędna, aczkolwiek bardzo przyjemna. Te przyjemne rzeczy niestety wciągają nas i kradną nam ten bardzo cenny czas, który powinnyśmy spędzać w inny sposób, według naszych priorytetów. Co jest takie najważniejsze, jeśli chodzi o planowanie celi? Zaplanuj cele na papierze. Co to znaczy? Czasami, czy nie macie czasem tak. Ja od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, to zaczynam ćwiczyć. Nie no, kurde, tu mi weszło, słuchajcie, wiecie, no, lato czy tam Sylwester idzie, cokolwiek, zaczynam ćwiczyć. I dopóki masz to tylko w głowie, czyli sobie tylko planujesz w głowie, bardzo łatwo ci zrezygnować. No bo na przykład przychodzi ciężki weekend, przychodzi poniedziałek, który sobie założyłaś, że ty będziesz ćwiczyć, ale przychodzi ten poniedziałek, ale myślisz, dobra, budzik, a, bo miałam pół godziny wcześniej wstawać, no bo sobie tam sama poćwiczę, coś tam zrobię, nie? I oczywiście przychodzi, nie, dobra, to od następnego poniedziałku zacznę. Jak chcecie takiej dyscypliny trochę, zapiszcie te cele sobie w terminarzu. Zapiszcie poniedziałek 6:30, wstaję wcześniej, środa i piątek. Dlaczego? Być może również będzie sytuacja, że nie uda wam się wstać tego dnia, ale będziecie musiały się same przed sobą z tego rozliczyć. Bo jak to jest na papierze, to będziecie musiały zdać sobie sprawę, kurde, nie no, naprawdę ja zawaliłam. Ja naprawdę jestem niesłowny człowiek. I to bardzo pomaga przerzucanie myśli na papier. Ta
dalej, zaplanuj czas na dane zadanie. Bardzo często jest tak, że my planujemy wykonać jakąś rzecz, ale nie narzucamy sobie ram czasowych. Na przykład, załóżmy jest sobota, mąż ci wziął dzieci, gdzieś tam pojechali do babci, ty jesteś sama w domu i masz zaległą szafę do sprzątania. Szafę taką, że cię mierzy za każdym razem, kiedy przechodzisz, bo tam ci się wysypuje stamtąd wszystko. Każda tak ma. Chyba, że jestem wyjątkiem, ja też tak mam. No i załóżmy, że masz do spełnienia szafę, nie? No i masz 4 godziny wolne. 4 godziny, no bo mąż ci wziął te dzieci, pojechał i mówisz, kurde, nie. I masz do wykonania 4 zadania. Masz do sprzątnięcia szafę, nie wiem, co tam jeszcze, może zrobienie przelewów i coś tam, i coś tam. No i tak sobie podchodzisz, nie no, 4 godziny luz, nie? Wszystko zrobię, fajnie, Boże, jeszcze męża nakręcasz. Weź te dzieci, kochanie, to ja wszystkie swoje rzeczy zaległe zrobię. No tak jest, tak funkcjonujemy. Ale nagle mąż jedzie, a my tak, no zabieramy się za tą szafę, nie? Idziemy, tutaj szafę elegancka, ale tak, ta bluzeczka. A no nie no, z tym, ale to jeszcze nie wiem, tutaj to jeszcze zobaczę. Pójdziesz, a to kwiatki podlejesz w międzyczasie, nie? O, sucho ma ten kwiatek, idziesz podlewać kwiatki. Za chwilę koleżanka zadzwoni. A no, tak się rozgadasz, że wiesz, przez 40 minut zapomnisz w ogóle o tej szafie. I tak nagle się okazuje, że ten twój cenny czas ci mija, a ty w ogóle nie zrobiłaś tego zadania. Mało tego, czujesz później frustrację, złość, jesteś niezadowolona z siebie i myślisz sobie, jak ja mogłam zmarnować tyle czasu. Bardzo pomocne jest, że ja sobie wyznaczam czas, jeśli ja mam 4 godziny czasu i wiem, że mam rzeczy do zrobienia, na których mi zależy, bo ja wiem, że ja będę wtedy zadowolona z siebie, że ja to zrobiłam, uporządkuję jakieś zaległości, to wyznacz sobie czas. Jeśli masz od 14 do 15, nastaw sobie budzik w telefonie i pilnuj się tego i pamiętaj o tym, ja w godzinę muszę się z tą szafą wyrobić. No załóżmy, jeśli jest to realna ta szafa w godzinę. Jeśli nie zaplanujesz ram czasowych, nigdy się prawie nie wyrobisz. Zawsze ci się po prostu ten czas jakoś tak rozjedzie, a to ten zadzwoni, a to tamten.